Anna Mucha 38L i Marcel Sora 39L nie są już razem. O tym huczy w mediach już od kilku dni. Sami zainteresowani milczeli. Lecz miarka chyba się przebrała i w końcu głos zabrała aktorka. Co miała do powiedzenia? Poniżej publikujemy treść jej oświadczenia. Ostatnio media donosiły o niespodziewanym rozstaniu Anny, Muchy i jej wieloletniego partnera. Aktorka i Marcel Sora mają dwoje dzieci i chociażby ze względu na nie mieli rozstać się w przyjaźni. Reklama według informacji party, tych dwoje nie jest, już razem od końca zeszłego roku. Aktorka została wraz z dziećmi w mieszkaniu na warszawskiej, Ochocie, a jej partner przeprowadził się do mieszkania w centrum stolicy. Do niedawna żadne z zainteresowanych nie chciało publicznie odnosić się do rewelacji. Jednak Miarka chyba się przebrała i w końcu Mucha zareagowała. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała oświadczenie. Bardzo dziękuję za ostatnio wyrażane zainteresowanie moim życiem prywatnym. Szczególnie mnie to wzrusza. Jednak kwestia mojego, związku i jego losu była i nadal pozostaje kwestią prywatną. Proszę o uszanowanie tej decyzji, zwłaszcza, ze względu na dobro moich najukochańszych. Proszę też o niedorabianie historii i gęby nikomu z moich, bliskich. I zaniechanie publikacji i komentowania, pisała. W dalszej części ostrzegała, że w razie gdyby, nadal rozpisywano się o jej życiu prywatnym, uruchomi prawnika. Jeśli ktoś tego nie zrozumiał, to mój prawnik Mec. Maciej ślusarek na sali sądowej z przyjemnością wytłumaczy, gdzie są granice prywatności i etycznego zachowania, postawiła sprawę jasno. Zobacz więcej materiałów.